Panie Pawle, to jeszcze ostatnie pytanie ode mnie, tak pół żartem, pół serio. W serialu, który miałem okazję już oglądać, mówił Pan o tym, że jest Pan tym, który najczęściej rozładowuje atmosferę w szatni. Czy nowy japoński kolega będzie z Panem konkurował w tym zakresie? Bo widzieliśmy te filmiki, że faktycznie pomysły Japończyka też są bardzo ciekawe. No oczywiście, na pewno pozytywnych postaci w szatni. Pozytywne postacie w szatni drużyna zawsze potrzebuje, czy to piłkarska, czy to inna. Chłopak ma super poczucie humoru oraz pomogło się naszą szatnię i drużynę. Ale co najważniejsze, jest bardzo dobrym piłkarzem. To jest bardzo ważne, łączy te dwie rzeczy. I tak nie chcę tu z nim rywalizować, kto robi atmosferę. Wszyscy muszą robić atmosferę. Drużyna to jest najważniejsza rzecz i nie tylko jedna osoba jest od tego.